temat niskiej emisji, temat smogu dla takiej miejscowości jak Jedlina-Zdrój, miejscowości uzdrowiskowej, należy do tematów priorytetowych. I tak naprawdę tym zagadnieniem zajmujemy się co najmniej od 10 lat. On jest wielowątkowy. On dotyczy przede wszystkim zajęciem się tym, gdzie z punktu widzenia obecnej wiedzy mogą być źródła niskiej emisji. I tak w naszym mieście bardzo ważną sferą jest problem transportu publicznego. Bo nie tak dawno, a 10 lat temu zawarliśmy porozumienie z prezydentem miasta Wałbrzycha, żeby do Jedlina także, żeby była objęta tak zwanym komunikacją miejską. I na dzień dzisiejszy do Jedliny dojeżdża 26 autobusów linii piątka. Ta linia piątka to jest właśnie połączenie związane z tym, że dzieci chodzą do szkół wałbrzyskich, że mieszkańcy jeżdżą do pracy i że korzystamy z całej infrastruktury miasta Wałbrzycha. 26 autobusów komunikacji linii 5 to jest duże wydarzenie i ono w dalszym ciągu jest utrzymywane. W transporcie publicznym tak naprawdę udało się zrealizować także bardzo strategiczną inwestycję, a mianowicie uruchomienie transportu kolejowego pomiędzy Jedliną a Świdnicą Wrocławiem. Linia kolejowa, która dzisiaj ma numer 266 Jedlina-Wrocław, która tak naprawdę została uruchomiona tylko dlatego, że kiedy w porozumieniu aglomeracji wałbrzyskiej, zintegrowanych inwestycji terytorialnych aglomeracji wałbrzyskiej, strategii aglomeracji wałbrzyskiej, wszystkie gminy zgodziły się na to, żeby wpisać rewitalizację linii Jedlina-Świdnica i te pieniądze zostały zabezpieczone na rewitalizację tej linii, resztę dołożyło Skarb Państwa i tą linię udało się w tym roku uruchomić. Dla nas jest to olbrzymie, a także wydarzenie, ponieważ już od 10 grudnia pomiędzy Jedliną a Świdnicą codziennie będzie kursowało 6 pociągów. Świdnica to także jest miejsce pracy dla Jedlinian, ale także oczywiście miejsce, z których te dwa punkty to są miejsca turystyczne. Dla nas ten szynobus to jest także możliwość przyjazdu do Jedliny turystów. Czyli transport publiczny, te dwa kierunki, czyli autobusowy i kierunkowy, to jest jedno, a jakby wisienką na torcie tego wszystkiego jest uruchomienie w tym roku wewnętrznej linii autobusowej. Nazywaliśmy to kursem Szarlotka. I ten autobus lokalny to jest autobus elektryczny, czyli tak naprawdę bezemisyjny i on kursuje pomiędzy dzielnicami, on jest także dostępny dla turystów, to jest autobus bezpłatny. Czyli ten temat komunikacji na dzień dzisiejszy, no wydaje się, że rozwiązujemy jak na miasteczko tak małe jak Jedlina dosyć aktywnie, no a takim centrum wybudowaliśmy także w ramach tych różnych możliwości korzystania ze środków unijnych takie centrum przesiadkowe na Placu Zwycięstwa, czyli to jest miejsce, gdzie tak naprawdę można się przesiadać na różne autobusy w różnych kierunkach Wałbrzycha, Głuszycy, Walimia jeździć, a od tego centrum przesiadkowego jest zlokalizowana na tej właśnie nowo otwartej linii kolejowej nowy przystanek Jedlina-Zdrój Centrum, około 300 metrów, czyli są położone między sobą te dwa, zarówno stacja kolejowa Jedlina-Zdrój Centrum, jak i to nasze centrum przesiadkowe na Placu Zwycięstwa. Czyli tak na dzień dzisiejszy wygląda temat
jakby transportu publicznego bardzo, bardzo ważne. Kolejną sprawą to jest temat związany jakby ze zmianą sposobu ogrzewania na naszym terenie, czyli żeby uciekać szczególnie od węgla. I też w ostatnich kilkunastu latach, korzystając ze środków czy to europejskich, czyli z ITU aglomeracji wałbrzyskiej, czy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, ponad 300 punktów grzewczych udało się zmienić z węglowego na gazowy, prądowy. I na dzień dzisiejszy w Jedlinie w zasadzie już ponad 50% jakby adresów już ogrzewa nie węglem. Czyli to już jest dobra liczba, tym bardziej, że jedna dzielnica Kamieńsk jeszcze nie ma dostępu do ogrzewania gazowego. I te możliwości, że mieszkańcy mogli otrzymać dofinansowanie, ten program realizujemy już od 7 lat na wymianę pieców węglowych na inne, czyli gazowe albo węglowe, jakby skutecznie realizowaliśmy. Oprócz tego wszystkie nasze obiekty publiczne, czyli urząd, centrum kultury, szkoły, żłobek, centrum usług społecznych, w zasadzie także mają ogrzewanie na gaz, czyli odeszliśmy przez lata z ogrzewania węglowego. Oprócz tego to ogrzewanie gazowe jest wspomagane fotowoltaiką. Jesteśmy w takim porozumieniu międzygminnym, który nazywa się klaster energetyczny. W ramach tego klastra energetycznego wybudowaliśmy małą farmę fotowoltaiczną, którą obecnie zasila budynki szkoły podstawowej przy ulicy Słowackiego oraz tam mamy salę gimnastyczną dużą oraz żłobek, czyli takie elementy farm fotowoltaicznych jakby wdrażamy. Jesteśmy także na etapie jakby poszukiwania wód termalnych. Mamy projekt takie wydobywania wód termalnych na dzień dzisiejszy, ponieważ teren, gdzie te wody możemy w Jedlinie poszukiwać w takim bardzo dobrze geologicznie zbadanym miejscu, to jest teren nie do końca nasz i w związku z tym, a programy, które zarówno krajowe, jak i unijne wymagają bycia właścicielem takich terenów, no, szukamy rozwiązania tego tematu, żeby móc jakby korzystać z takich programów, żeby w Jedlinie także jakby ostatecznie zakończył się ten temat, czy są wody termalne, czy możemy je wykorzystać i myślimy, że w przeciągu najbliższych lat tego typu działanie się uda. No, niska emisja to także temat oświetlenia ulicznego. Też udało nam się ze środków Unii Europejskiej do tej pory w granicach 40% punktów oświetlenia ulicznego na takiego wysoko energetycznego zamienić na oświetlenie LED-owe. W tej chwili otrzymaliśmy tę informację, że załapiemy się na taki program rządowy, tak jakby dalszego jakby wymiany oświetlenia ulicznego, punktów oświetleniowych i prawdopodobnie w przyszłym półroczu zakończymy całkowitą wymianę oświetlenia ulicznego na takie oświetlenie mało energochłonne, czyli oświetlenie LED-owe. Także jesteśmy w trakcie realizacji, czyli żeby poprawiać ciągle efektywność energetyczną, to byliśmy, po pierwsze byliśmy też dla naszych wspólnot mieszkaniowych
dosyć skutecznymi beneficjentami programów unijnych, kilkadziesiąt wspólnot w Irlinie miało możliwość skorzystać z takich programów termomodernizacyjnych, gdzie ociepliło swoje domy, że mogło także wymienić swoje źródła ogrzewania, a taką nowością jest, że jesteśmy w trakcie procedury wyłonienia wykonawcy na projekt, że polepszamy jeszcze bardziej efektywność energetyczną naszej szkoły, gdzie także będziemy się wspomagać, pomimo tego, że szkoła jest ogrzewana na gaz, ale będziemy się wspomagać jeszcze efektywniejszymi źródłami energii typu pompa ciepła, będziemy poprawiać naszą termomodernizację.